Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Call to Arms. Słuchajcie, słuchajcie. Dzisiaj zagramy sobie skirmiszek. Cóż my tutaj wziąć? Weźmiemy sobie Fields, a więc pola. Tak się nazywa ta mapa. Graczy 4 na 4. Ale my zagramy znowu, ja będę sam. Dobrze, ale momencik. Jakby to sobie zagrać? Kim przede wszystkim? Ja bym sobie wziął rebeliantów. O, to jest dobry pomysł. Przeciwko nam zagrają. Przeciwko nam zagrają Niemcy. O, to może być ciekawe. Może nie dwóch. Dobra, dajmy sobie jednego przeciwnika, ale za to na hardzie. Gra na hardzie jest na pewno trudniejsza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to się będzie skalować w ogóle. Tak więc lećmy. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy, a więc nie traćmy czasu. Sięgniemy sobie weteranów. To są takie oddziały rebeliantów takich bardziej europejskich. Można by było powiedzieć, że na przykład o, na przykład to są jednostki z Donbasu albo coś takiego. Używają troszkę broni takiej troszkę już przestarzałej, troszkę trącącej myszką, ale moi drodzy, nadal bardzo groźnej. Zresztą zobaczycie sami. Bo one mają M16, mają M60, a coś, czego już armia amerykańska nie używa. O ja, to będzie dużo roboty piechotą. Ja chcę snajpera w tym kościele. Dobra, podejdźmy na spokojnie do tego. Widać, że mam od razu mniej punktów niż miałem poprzednio, kiedy gra się na mapie podobnej wielkości, a przeciwko czterem przeciwnikom. A więc prawdopodobnie tutaj będzie mieli do czynienia z walkami na nieco mniejszą skalę niż poprzednio. Zresztą piszcie w komentarzach, co się wam bardziej podoba. Czy wolicie mieć bardziej walki na większą skalę z mniej trudnym przeciwnikiem do pokonania? Czy też wolicie mieć walki na mniejszą skalę, ale z przeciwnikiem trudniejszym, znaczy w sensie na hardkorze, nie? Więc to już zależy od was. Punkty na razie lecą dosyć powoli. O kurde, mi przejmują dwa punkty. To niedobrze. Musielibyśmy ściągnąć kolejny oddział za moment. Dobra, przejęliśmy to, a więc cofnijmy się tutaj na tą pozycję, ona jest chyba nieco bardziej. Znaczy, w sensie ma na pewno szersze pole ostrzału. Zobaczcie, tutaj pan ma M60, z tego co widzę. Tu pan ma M16, ten ma Kałasznikowa, ten ma chyba AR-a. Ten też ma M16, tak więc. Dobra. Musimy przeatakować ich. Na pewno w ten sposób gra się nieco spokojniej. Ale pytanie, czy lepiej tu byśmy musieli zaatakować. Jak to wygląda? W sensie, który obszar... O, tu byśmy mogli przy... Dobra. Nacierać. W sensie, tu byś... O, zacznijmy sobie odtąd. Dobra, troszkę z życiem. Ktoś nas ostrzelał? To my ich, dobra. Walczymy z Niemcami, to nie będzie łatwe. Tam frakcją chyba najmniej grałem. Mam takie wrażenie. Ale komputer widzę łasy na szybkie zwycięstwo, gra bardzo nieostrożnie.
O kurde, położyli nam dwóch ludzi. Potrzebuję tutaj medyka. Bo niestety położyli nam medyka z tego oddziału. Jest tu coś? Wygląda to, że jest pusto. Ostrożnie podchodzimy. Balą. Tego jeszcze może da się uratować. Zajmijcie tu pozycję. Dobra, mamy dwa punkty uchwycone. To już jest coś. Bawić, bawić. Ładnie. Kurde. Teraz jakiś pojazd bym chciał. Dlatego zbieramy punkty. Ale ci snajperzy na tej wieży kościoła też by nie byli głupim pomysłem. Pięknie. To jest to, że oni celnie atakują i to jest ich błąd, że oni nie podchodzą spokojnie do ataku, tylko atakują na hura. Co tu się dzieje? O kurde. Granatnik. Fuck! Nie, został go. Jakby go ugryźć? Mogę tutaj sprawdzić kolesi z RPG-iem. Osobiście bym jednak wolał to załatwić BTR-em, on powinien sobie poradzić z tym Dingo. No Niemcy używają australijskich samochodów. Ja dużo o tym słyszałem wcześniej. No granatnik to jest przerąbana sprawa. RKM-u nas pozbawili. Cholera. Nie, potrzebuję tego BTR 80. To jest T72, wow. To by było spoko. Dobra. Jeszcze trochę, 50 punktów potrzebuję.
Dobra, prowadzimy. Jak już sobie skołuję pojazd, to już będzie git. Ale wydaje mi się, że chyba lepiej mi się gra na... O, jesteśmy w Rosji w ogóle, nie dowiedziałem o tym. O kurde, co się dzieje? Tu coś jedzie. Tego, że Mardera spotkam, to się nie spodziewałem. No, przoduj to. To nie dobrze. Potrzebujemy typków z RPG-iem. Ten gnój tu jedzie. Rozwalili go. Nie. To on nas. Ale lipa. Ja pierdziel. Och, przejęli wszystkie punkty. Chodź no, chodź no, chodź no, koleżko. Jak on to przeżył? No kurde no. Pięknie, dziękuję. Czemu nie strzelacie do tego typa? A teraz to już się możecie cmoknąć. Podejdź mi tu. Dobra. Przynajmniej tyle dobrego. To bym potrzebował. BTRT. Dobra, mam 5 pocisków do
Mamy 5 pocisków do RPG-a. Tam jest ten cholerny dingo. Gdzie on, kurde? Tu jest, patrz. No, wal! Bo nie mogę dłużej ciebie kontrolować. No! Brawo! W końcu coś konkretnego żeśmy tu zrobili. Znowu coś jedzie. Od tyłu. Oh, fuck. Chodź, bo jest pojazd do rozpieprzenia. Raz oberwał. Pięknie. Dobra. Jakby tutaj, kurde, bo to przegramy. Nie ty sam, tylko wszyscy. Kurde, tam spadł kolejarza. Dobra, snajperzy, zajmować pozycję w kościele. Co z wami? Oni mogą tu wejść. Na serio. Wyleczyć się przede wszystkim. Dobra, w takim razie
Was przerzucamy tutaj, skoro nie mogę zająć cholernego kościoła. Nie wygląda to dobrze, no. Ściągamy kolejne jednostki. Sniper jest mi tutaj niezbędny. Ruszyć się naprzód. Pięknie. Teraz tak. Wy też naprzód. Tu. No, snajper sobie radzi. Co, że zabił zwierzątko? Jest mi smutno? Naprawdę. No jak zwierzątko było na linii strzału, no to trudno, no co ja poradzę, że zabił sarenkę. To jest kurde wojna, no. Tam cały czas jakieś walki na tamtym punkcie. To bym potrzebował bardzo. Oh fuck. O Jezus. Dobra, podejdź mi tu. Nie będziesz mi tu potrzebny. Potrzebuję wsparcia. Już wiemy, że sobie z pumami marderami sobie nie radzisz, ale z piechotą myślę, że sobie poradzisz. Wow. Ma 14,5 mm kaliber WKM-u. Snajperzy, znaczy weterani, przepraszam. Zażarte walki. Przeładowuję. Pokaż no to. Proszę o co do tego samochodu, one lubią wybuchać.
po jakimś czasie ostrzeliwania ich. Podnieś go. Dobra, mamy ich. Dobra, pojedziesz, zawieź im tutaj amunicję. Myślę, że się ucieszą. Bo on amunicję to przewozi. A ten bokser rozwalony. Dobra. Patrzcie sobie, mamy maksa wykorzystane możliwości rekrutacyjne. Limit mamy osiągnięty. Oj, to jeszcze będzie długie starcie, coś czuję. Na razie cisza i spokój. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Podejdźcie tutaj, uzupełnijcie swoją amunicję. Póki jest czas i okazja na to. Jak tam uzupełnione? Dobra, teraz wysyłam tutaj. Dobra, a ty wracasz tu na ten punkt. Was wszystkich zgrupować jako jeden oddział. Ale rozwałka robi. Przejedźmy się tutaj, zobaczmy co tu jest. Też co nie mają na tym trzecim punkcie, którego by też warto było przejąć tak swoją drogą. No chyba jednak lepiej wagać na więcej przeciwników. Dochodzę do takiego wniosku. Ale myślę, że hard jest całkiem spoko, bo jest to jakieś tam w pewnym sensie wyzwanie. Wow, ale wykoszatuje to wszystko od niego. Na serio nie będziemy sobie w stanie nic zrobić. Tylko mu koła poniszczyć. No, mogę mu zdjąć uzbrojenie. Serio? Nic mu nie jestem w stanie zrobić. Ale wiem, kto jest w stanie.
tak się składa. Przerzucić ich tutaj. Tam cię atakują punkt. Pięknie. Jeszcze jest w stanie jeździć. Ale oszczędzę amunicję. Co za... No. I o to chodziło. No, Niemcy to mają ciężką przeprawę z nami. Dobra, wy zająć ten punkt, uzupełnić pociski do RPG-a przede wszystkim. Dobra. O, wygrywamy. Ale chyba jak na razie to jest najbardziej zażarta walka. Wśród starć, jakie na razie odegrałem. No i pięknie. Ale Niemcy stracili 121 żołnierzy, to jest ewenement. I stracili mniej żołnierzy ja niż poprzednio. To jest ciekawe. Okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, jeszcze zobaczmy, cóż tu, czy coś się udało wbić, jakiś poziom. Nie. Nic żeśmy na razie nie odblokowali. W każdym bądź razie, słuchajcie, dziękuję wam za waszą uwagę. Dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej, do następnego. Na razie.